dynamiczne zbicie do parteru, po wejściu wybicie biodrami i klatką piersiową. Wykonanie obrony na nurek polega na obniżeniu pozycji zawodnika atakowanego i wejście w niego ciałem. Suples za dwie ręce. Wykonanie rzutu. Atakujący poprzez zakrok dalszą nogą nogi przeciwnika, a następnie lekkie wychylenie się w tył, naciąga przeciwnika na siebie i po oderwaniu go od maty wykonuje energiczny skłon tułowia w tył, wybijając biodrami i przerzucając go przez siebie. W końcowej fazie przerzutu wykonuje skręt tułowia, obracając się klatką piersiową i biodrami w kierunku maty. Suples za krokiem. Wykonanie rzutu. W momencie rozpoczęcia ataku rzucający wykonuje zakrok prawą nogą za lewą nogę przeciwnika, następnie poprzez wychylenie się w tył naciąga przeciwnika na siebie i po oderwaniu go od maty wykonuje energiczny skłon tułowia w tył, wybijając biodrami i przerzucając go przez siebie. W końcowej fazie przerzutu wykonuje skręt tułowia, obracając się klatką piersiową i biodrami w kierunku maty. Wykonanie obrony na suples polega na wyblokowaniu bioder poprzez głębokie postawienie nogi między nogi zawodnika atakującego, a następnie w momencie wykonania rzutu szybkie przestawienie nóg, przeskok nogami do nakrycia atakowanego. Suples z wykluczeniem ręki. Wykonanie rzutu. Atakujący poprzez szybkie wskoczenie obiema nogami pomiędzy nogi przeciwnika i lekkie wychylenie się w tył naciąga przeciwnika na siebie. Następnie po oderwaniu go od maty wykonuje energiczny skłon tułowia w tył, wybijając biodrami i przerzucając go przez siebie. W końcowej fazie przerzutu wykonuje skręt tułowia, obracając się klatką piersiową i biodrami w kierunku maty. Wykonanie obrony na suples z wykluczeniem ręki polega na wyblokowaniu przerzutu poprzez głębokie zajście nogą za atakującego do powalenia go na plecy. Wywrotka. Wykonanie rzutu. Atakujący prawą nogą zamachem okręca się wraz z tułowiem dookoła ręki przeciwnika, zaciskając uchwyt przed ściągnięciem ręki do dołu i wyprost głowy i szyi. Przechwyt ramienia przeciwnika dwoma rękoma, dynamiczne wybicie z nóg w górę w skos i powalenie się do przodu. Wywrotkę można wykonać z uchwytu skrzyżnego z wykluczania z położonej ręki na karku. O skuteczności decyduje taktyczne przygotowanie ataku, zaskoczenie, mocny uchwyt ręki przeciwnika, umiejętne wyswobodzenie drugiej ręki, dynamiczne naciągnięcie i rzut we właściwym kierunku. Wywrotką można również sprowadzić do parteru, obniżając pozycję po skręcie i wychodząc na przeciwnika. Wykonanie obrony na wywrotkę polega na wyblokowaniu biodrami, a następnie odejście biodrami od atakującego do obejścia go. Wykonanie kontrataku na wywrotkę polega na wyblokowaniu biodrami, a następnie odejście od atakującego do wykonania sprowadzenia do parteru. Sprowadzenie do parteru z szarpnięciem za rękę. Wykonanie chwytu. Chwytamy przeciwnika za nadgarstek i skierowujemy rękę w kierunku swojego prawego kolana. Wspomagamy ruch ręki szarpnięciem ramienia pod pachą i energicznie obracamy przeciwnika tak, żeby można go było obchwycić za tułów na wysokości biodra. Po opanowaniu ręki i biodra przeciwnika zbijamy do parteru energicznym ruchem do przodu. Sprowadzenie do parteru możemy wykonać z szarpnięcia za rękę pod pachą, z szarpnięcia za rękę przeciwną lewą, z szarpnięcia powalając przeciwnika do przodu. Należy zwrócić uwagę na zajście prawym kolanem i blok nogi przeciwnika przy powaleniu. Przerzut przez bark.
Wykonanie chwytu. Wykonujemy manewr zwodu i naciągnięcie przeciwnika do korzystnego ustawienia. Kontrolując uchwyt za przedramię, wchodzimy klękiem podrzucanego. Pociągamy za przedramię z równoczesnym wybiciem barkiem w przód, przerzucamy przeciwnika na łopatki. Chwyt ten analogicznie możemy wykonać w sytuacji, gdy przeciwnik blokuje nam prawe przedramię. W tym przypadku zacieśniamy uchwyt prawej ręki przeciwnika i naciągając na bark wykonujemy rzut. W chwycie tym ważną rolę odgrywa moment zwodu, trzymania i znalezienia miejsca na wejście do chwytu. Wykonanie obrony na przerzut przez bark. Obrona polega na obniżeniu pozycji i uniemożliwieniu wejścia wkrętu do przerzutu poprzez blok ramieniem. Rzut biodrowy z naporu. Wykonanie przerzutu. Rzucający trzyma rękę na wysokości łokcia, wykonuje przekrok lewą nogą, skręcając się ruchem koszącym i uderzając zamachem w szyję rzucanego tak, by ściąć przeciwnika, wytrącając go z równowagi i zaciskając uchwyt ręki i głowy. Wykonanie obrony na rzut biodrowy z biciem. Po wejściu do przerzutu biodrowego następuje wyblokowanie bioder poprzez obniżenie pozycji i zajście nogą do boku do zbicia atakującego do parteru. Rzut biodrowy. Wykonanie rzutu. Atakujący wykonuje naciągnięcie trzymanej ręki na siebie z jednoczesnym obrotem plecami do przeciwnika, z lekko ugiętymi nogami i obchwytem głowy wolną ręką. Poprzez skłon w przód naciąga go na biodro. Następnie poprzez wyprost nóg i wybicie biodrem powoduje jego przerzut i obrócenie plecami do maty. Wykonanie obrony na rzut biodrowy. Zawodnik broniący się w momencie wejścia do przerzutu obniża swój środek ciężkości i wypycha biodra do przodu, a głowę z tułowiem odchyla do tyłu, uniemożliwiając wykonanie przerzutu przez biodro. Wykonanie kontrataku na rzut biodrowy. W momencie wejścia do przerzutu następuje zajście nogą, zakrok, do wykonania suplesu jako kontratak na przerzut biodrowy. Rzut biodrowy. Wykonanie rzutu. Atakujący wykonuje naciągnięcie trzymanej ręki na siebie z jednoczesnym obrotem plecami do przeciwnika, z lekko ugiętymi nogami i obchwytem głowy wolną ręką. Poprzez skłon w przód naciąga go na biodro. Następnie poprzez wyprost nóg i wybicie biodrem powoduje jego przerzut i obrócenie plecami do maty. Wykonanie obrony na rzut biodrowy. Zawodnik broniący się w momencie wejścia do przerzutu obniża swój środek ciężkości i wypycha biodra do przodu, a głowę z tułowiem odchyla do tyłu, uniemożliwiając wykonanie przerzutu przez biodro. Wykonanie kontrataku na rzut biodrowy. W momencie wejścia do przerzutu następuje zajście nogą, zakrok, do wykonania suplesu jako kontratak na przerzut biodrowy. Rzut biodrowy z naporu. Wykonanie przerzutu. Rzucający trzyma rękę na wysokości łokcia, wykonuje przekrok lewą nogą, skręcając się ruchem koszącym i uderzając zamachem w szyję rzucanego tak, by ściąć przeciwnika, wytrącając go z równowagi i zaciskając uchwyt ręki i głowy. Wykonanie obrony na rzut biodrowy z biciem. Po wejściu do przerzutu biodrowego następuje wyblokowanie bioder poprzez obniżenie pozycji i zajście nogą do boku do zbicia atakującego do parteru. We'll be right back.
Przerzut przez bark. Wykonanie chwytu. Wykonujemy manewr zwodu i naciągnięcie przeciwnika do korzystnego.